Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Cytrus, a ze mną jest Światek 6. Siemanko, witam was bardzo serdecznie. I to jest kolejny odcinek, taki, no przynajmniej zarąbisty odcinek, a to dlatego, że sobie tak kosimy te buraki, wydobywamy. A to przed chwilą było zapotrzebowanie na ziemniaki na 12 godzin. Patrzcie. Gdzie to było? Patrzcie, w gospodzie za tonę aż 964. To trwa, proszę, ja was już wam mówię, 12 godzin, tak jak zresztą już chyba powiedziałem. Tak, dwa razy droższe ziemniaki. Kurka, Felek. A jeszcze mamy ich, proszę ja was, żeby właśnie skłamać. Patrzcie. 400 coś ton. 480 ton mieliśmy. Ogarniacie to? Przecież kurka, jak my to teraz sprzedamy, to już będziemy mieli normalnie na krowy, na wszystko. Po prostu jesteśmy teraz nabuzowani, bo to jest taki wstęp jakby do tego odcinka. My i tak go teraz nie będziemy nakręcać. Ale na pewno na odcinek troszeczkę zostawimy, żeby sobie posprzedawać tych ziemniaków. Troszeczkę może teraz też posprzedajemy. Ale rzecz biorąc, teraz to jest normalnie wow. To jest wielkie wow. Po normalnie. Prostu amazing. Jesteśmy normalnie w siódmym niebie. Normalnie nie wiemy, co się nawet dzieje, nie? Dobra, no to co? My teraz troszeczkę posprzedajemy i zaraz widzimy się w odcinku. Także ciach, ciach. No to okej, jesteśmy już po krótkim cięciu. I co? I kończymy już teraz wywózkę naszego dobra, które żeśmy wykopali. Czyli buraków i ziemniaków. No. Hallo. 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 Dobra. Ja jeba. Dobra. No, troszeczkę kasy mamy, aczkolwiek teraz jak sprzedamy... No aż kurde, zadano. Zadanko. Fuck this shit. Zaraz choć mogą w szkole, a nie w lesie. Ja. Kółka wodna. Ziemniaków, proszę was, mamy jeszcze 54 tony i buraków 28 ton. No. Jeszcze troszkę do sprzedaży mamy, jeszcze. Ale... Kurka, jak to po... O Boga mi. Ale się wlecie, haha. No bo... Czekaj. Co mnie w ogóle tak blokuje a propos? A nie wiem, może masz obciążnik z przodu opuszczony. No mam chyba, ale mniejsza o to. Walić. No, i akurat żeśmy też poza nagraniami sobie sprasowali słomę, bo na siódemce był jęczmień, więc już żeśmy zamienili to wszystko w kostki. I patrz, normalnie to w pizdu. Normalnie tego. Ja i zaraz tu będziemy wszystko zbierali i wywozili do krówek. Tak, tylko jeszcze nawet jeszcze krówek nie mamy. Ale szczególik. Ale się kupi, tak czy jak jeszcze będzie musiało mieć miejsce. Jeszcze jedno cięcie, bo trzeba będzie właśnie ogarnąć co dokładnie trzeba kupić, więc ten odcinek może być troszkę pocięty, że tak powiem. No ale jak ma być odcinek porządny, to i musi być ładnie planowany, więc... To jest. Więc tak to właśnie jest, dobra. Już? Już. O, kurde. Leci kasa. Maestro. Dobra, u mnie paszla. No, u mnie jeszcze nie. To ja skoro będę szybciej, to wezmę ziemniaki, bo będzie ich więcej, jest ich więcej, a ty weźmiesz buroki. Spoko. No. No. Dobra. Dobra. Widok z kabiny, proszę bardzo. No. Szpanujesz, widzę. Tak. Jego. O Boże, ile tu tych bel jest, to jest głowa po prostu mała. No, ale ludzie, że te zapotrzebowanie było, to kurka. No, nie wiem, czy będę pierwszy, ale... No właśnie, co chciałem powiedzieć, kto tu będzie pierwszy. Chyba, że cię jakoś zablokuje. Wszystko zaraz. I tak na wspólne konto idzie. O, tyż kur... No i... A, weź się otrząśnij, ja bo masz we włosach. Co, i tak ja na tym lepiej na wychodzę. Cieszę się. To za lama. Nie. Teraz uciekniemy. Ja. Ładowaczem to ty sobie możesz. A, widzisz. A i tak znaczy się zaraz się w coś pierdzielę. Ja. Tyle będzie. Pojechała no. Suka na skróty. Ale co i tak nie gówno dadzą, że to powiem. No. Ale co, no krówki będą, no to już będzie mleko i będzie elegancko. No. No.
A niby na krówkach można pięknie zarobić, to... Mówisz? To czego nie? Możliwe. No, to bierz ziemniaki sobie. Dobra, nakręcę, nakręcę, Michaelu Schumachero. Schumachero, jak zwykle. O! Dobra. I patrzcie, leci ostatni nasz dobytek, kurka, felek. O! Edy. Jak profesjonaliści, kurcz. Leci i leci. No tak czy jak szybciej ruszysz, to będę miał właśnie na zakręt miejsce troszeczkę. Tak, tak. Troszkę ich mniej tu jest, buraczków. No, ale co tam. Damy radę, będzie kosy, a kosy. No, żeśmy też sobie dodali troszeczkę modów, ale to o nich za chwilę po cięciu. Już będziemy ta, coś ja, raczej ja tego chcieli swojego kupić. Modu jeszcze nie pokazałem, co miałem pokazywać u siebie na odcinku, ale... No, wszystko pokażemy, także przyjdzie na razie czas. Wywózka. Na wszystko przyjdzie czas. Ruszaj, padawanie. Ruszam, mój panie. No. Dobra. Ostatnie 10 ton, ludzie. Jak to a ile się do końca wygląda. Zapotrzebowania? Ile masz kasy już? Cześć, zaraz ci powiem. Spoko. Bo szukam... Kurde, było. 12 godzin, eto. Teraz mam 702... Kurde. O, widły w dół. Wpis w dół. Zahaczyłeś widła o mi? No. Co? O kurka, tutaj już u mnie paliwko się kończy. A, żeś ty, dobra. 23 litry. Walić, widły teraz tutaj zostaną za karę, najwyżej potem jakoś sobie kupimy nowe albo coś w tym stylu. Tepniemy. Walić to. Stać nas w końcu. Ja. To ile masz w końcu dokładnie? Teraz na tą chwilę mam, proszę, drogi mój kolego, równe 726 623. 726 mówisz, no to ode mnie jeszcze poleci 14 tysięcy, czyli będziemy mieli 740, od ciebie ile jeszcze? No, z 53 może. Aha, no a to. A jeszcze za wełnę, dobra, nie zdradzam, bo zaraz się wygadam, jakie mody żeśmy wgrali. No, dokładnie. I kurka i będzie lipa. Lipa, lipa i po lipie. Na czałego. Dobra, jesteś, to ja już tam majster? Sprzedają. Jest, kurde, też szybka bestia. No już sprzedają sobie broki. O fuck. Oj, oj. Jacie. Oczywiście kurna stoper nie włączony, ale co tam? No wysypujcie się, kurka wodna. I co? Zaraz trzeba znowu będzie reaktywować te pola, tak? Znowu jako się użyźniać. Ta jest. Wszystko już skosiony. Także wiecie. Pa jaka bestia, już jestem na podwórku. Patrzcie jakie zrobiłem. Ujęcia teraz, kurczę, ostatnio się pobawiłem strzałeczkami. Ludzie, jakie to by były zajebiste ujęcia na jakieś intro czy na coś. Kurde. Ja już jestem na podwórku. Równiutko. No super. O, ja pierdzielę. Mikrofon ziem rusił. Rusił? Rusił. Coś ci się ręką machnęło chyba. Ja jebę, no, troszeczkę. Troszeczkę. To tak z nerwów. Z radości. Tylko z czego tutaj się nerwować, że tak powiem? A, co jest kurde? Daję Q. No Q to jest rozładuj, nie? No. O lol. O, teraz zahaczyło. Brawo. Boga mi. Dobra, ten z kultywatorem skończył? O. Z pługiem, sorry. Dobra. Te pamy też, nie chcę mi się bawić. Nie. Tak, o. Ty pamy maszyny. Co żeś tepnął? Pług. A. Bo skończył. Szpoko. To teraz ustawię go na buraki. Nie ma problemu. Niech leci. I tak. No i ty, popatrz, będziemy teraz mieli krowy, to i będziemy mieli obornik i tą gnojowicę, nie? No. To jeszcze lepiej, proszę, ja cię będzie. O. No, lecimy troszeczkę pozbierać już tych. No trzeba się przygotować, jakby nie patrzeć. Na hodowlę krów. Troszeczkę słomy. Ale tak dużo tego będzie, kurczę, tyle tych wywozów, że raczej też poza nagraniem troszeczkę to zrobimy. No, zobaczymy, o, zobaczymy. Się wszystko okaże w to się zmontuj. No. Wie, kurde, szaleństwo. Tu nie wiem, czy być nawet 50%. No.
Raczej nie. Spoko. No na tej nie, kurde, będę musiał lecieć na siódemkę, za to na siódemce tam jest, chło, chło. Co ja, na siódemce to jest chła. Ale co, kolego, gdzieś tak jak żeśmy wcześniej mówili, nie? Z dwie te pełne przyczepy, belek na krowy, a resztę na sprzedaż? Tak. Okej. Okay. No to jeszcze będą bele z trawy potem. No, też z tym będzie troszkę zabawy. Daj. Trzeba będzie zasiać, skosić itp. itd. Ale w sumie jakby teraz przetrząsacz kupił, to już bym mógł to, co na polach leży, na tych golfowych. No dobra, jak chcesz przetrząsać, to możemy kupić. No to kup, ja sobie podjadę, tylko potem ci dam troszkę, pokażesz co i jak. Najwyżej, ten. A kurde, tam jakieś omijaki zostały jeszcze tych buraków, ale... A walić. Sprzedaliśmy już buraki, to już nie będziemy no się w to bawili dalej. No to leć do sklepu, sobie tam tepnij, jak tam chcesz. A tepnę. Gdzie to tepnęło teraz? To dobra, duże, widzę. 26 metry chyba ma. Aha, spoko. No tu jest. No. Bidzium. I gdzie najpierw? Może chodź na pole kampingowe, to i tak będziemy blisko tego. Spoko. Potem się zrobi to wszystko. Praskę i tak będzie trzeba jeszcze wziąć, no ale... No, z grabiarki to nie ma co kupować, bo to jest tylko i tak to jedno kółko takie, więc... No. Przetrząsać spokojnie wystarczy. Tak to się zbierze i tak, więc... No. Nie ma co pakuniać, że tak powiem. Daj. Dobra. Kurka wodna. A poci, jaka kurka. Ale daje po oczach słońce. Kurka Arnoś. Wodna, tu zima, a słońce za oknem. No. Za oknem, tak. Znaczy ja wiem, czy już taka zima, jak już jest, wiesz, po plus 6, no to już tak. O. Dobra. Teoretycznie jest zima. I zbieramy ludzie. A tak to wam nie pokażę, dobra, mniejsze. Lecimy i lecimy zaraz do krówek, ale jeszcze zahaczymy zaraz, jak to tam Skatek będzie robił. No. I będzie ciach ciach. Cioho cioho. Cioho cioho. Cioho strocho. Ale ty rymujesz. Clemens, o Clemens, no no. Clemens. Co jest zykwyt? Ej, Clemens. Kurka wodna. Judasz. Możesz zrobić cięcie, jeżeli ten, a jeżeli nie, to pokażesz im wczytywanie gry. Nie no, poczekam na ciebie. Spoko. Poczekamy, nie ma pośpiechu. Świadkowi znowu wyszedł błąd aktualizacji. Aplikacji, o właśnie. No. O właśnie. Niby logiczne. Dobra. To dobra. Pan włazi. Akceptujemy. A jeżeli jeszcze raz wyleci, no to nie ma co, że tak powiem. Nie ma co, to leć, to... Coś trzeba z tym porobić, no ale kurka, no odinstalowywałem wszystko, kurka, po kolei i o. dalej, no co proszę za... Proszę bardzo, róbcie screeny normalnie, jak na tapetę prawie. Ja. No, no a przynajmniej szybko leci, to jest już plus. No. Zaraz do krówek, znaczy zaraz do ciebie tam, potem do krówek i... Możemy wam powiedzieć, że troszeczkę zakupów będzie i tylko tyle. No, troszeczkę. Troszkę, a ile? A co? Mamy tam co prawda jakąś wstępną listę, ale to jeszcze zobaczymy. I no, tego. Wszystko się zaraz, że tak powiem, okaże. Pokaż. Dobra. Tepoj się pan tam. Dobra, niech coś będzie. I lecimy tam, gdzie będzie Światek. No. Dobra. Ja jestem właśnie ciekaw, tak jak mówiłem Cytrusowi poza nagraniami, czy najpierw ta trawa, że tak powiem, będzie musiała jeszcze troszeczkę poleżeć, żeby doschnąć, czy od razu będzie uschnięta? Nie no, mi przynajmniej się wydaje, że właśnie przetrząsasz, to od razu będzie i elegancko. No zobaczymy. Tak czy siak, nawet z takiej by się raczej zrobiło, wiesz? Ta, sucha już. No sucha, kurka, patrz, to je przetrząsać. Ale ty jeździesz, Boże. Jak babcia jakaś. No bo jakaś, drzewo tak, mnie przeszkadza. Jak emeryta. Teraz ty przeszkodziłeś trochę. No,
Ja teraz by leciał tam na ten. Na krowy wysypać i zaraz właśnie weźmiemy miejsce, gdzie dokładnie będziemy wysypywać. No, znaczy wyładowywać tam kostki. Ustalić miejsce i będzie gitus. A ty gdzie teraz? Tam po prostu i na pole golfowe, nie? Lecisz. Znaczy najpierw będę chciał. Co? No w sumie mogę przestrząsać wszystko i dopiero wtedy ustawię tego. Praskę. Aha, spoko. Ale dobra, tak jak mówisz, zrobię najpierw tego. Przestrząsnę wszystko i od razu tylko z praską lepiej chyba jeździć, nie, niż tak sobie mieszać robotę. Oki, doczep. O. No, przemieszało się. Też jesteśmy niestety nieprzygotowani z pytaniami, bo tak jak mówię, trzeba kasę raczej zarabiać, nie się teraz bawić w ten odpowiadanie, a filmik taki łączony jest. Dobra, teraz ich tylko doleci do tej. Przeżyjeć. Dokładnie. Dobra, na krowy to raczej trzeba będzie tam odbijać, okej. Okay. Ale kawałek mogę pojechać. Troszku. Ile? Jesteś za mną? Tak. O, dzień dobry. Chyba, że duchy widzisz, no nie wiem. Nie, widzę świadka. jest prosto, bo tam zjedziesz na pole. Kajna. No. Ja Michaelo Schumachero. Schumachero. Zostałem teraz krzakiem po mordzie. Daje. Więc to jest, wiecie, perfekt. Perfekto. A tutaj ta dróżka, tu gdzie są te drzewa, to jest taka długa dróżka prosta, czy jak? Tak. O, ale fajny gajek. Tutaj mogliśmy robić wyścig. Na live. Bez kitu. A aż do samego pola golfowego. No. Dobra, ja troszeczkę już zjeżdżam. Krówki są mniej więcej w tamtą stronę. Spoko. Więc arrivederci, my friend, jak to mówią? Arrivederci. Tam, nie opieprzaj się. To jest. Co, ale opieprzania nie ma. Nie ma, to wiesz, to trzeba tego. Dobra, na mapce już widać, gdzie są krówki. Czy przynajmniej miejsce na krowy. Bardzo dobrze. A, bez. No. Ale, no nie wiem, ile gdzieś tak obstawiasz właśnie tych przyczep, tylko że z kostek, z trawy? A nie wiem. No tak na oko. Dwie może teraz tego będą? No i chyba byłoby dobrze. No nie wiem. Dobra, ludzie, jesteśmy już prawie że koło krówek. Możemy wam zdradzić, że pole 35 i 36 sobie kupimy, ale nic więcej powiedzieć nie powiem. Choćby dokładnie. Nie wiem co. Tam miejscami zostaje jakby taka ta trawa, ale no. No. Mam nadzieję, że zbierze wszystko. Dobra. Potem. No to Światek tepnij się, bo widzę, że ty jeszcze tam w drodze, więc wiesz. Spoko, jestem. I gdzie mistrzu, gdzieś to wyładować? Bo będziemy. Myślę, że tutaj słoma będzie mogła stać. Tutaj, tak? No. A trawkę najwyżej się da tutaj, bo. Po nie drugiej ma stronie. Problemu. Dobra, to ja lecę dalej. Jeszcze to druga część pola golfowego mi została. Na kurde, chciałem równiutko i tak średnio równo to wyjdzie, ale czekajcie, nakręcimy. Panie, musisz dać radę. Wiadomo, jak cytrus nakręci, to chłopcze. Tak. Dobra, prostuj tu i okej. I po troszeczkę i po malutku. Dobra, wyładuj belę. Niech już tutaj po troszeczkę, wiecie, żebym wiedział, gdzie to wyładuj. No, sznela byte. Sznela. Mówisz? No i tak właśnie tutaj będą. O. Powiedzmy, że tu. Dobra. Okej. No to no. Ja się tepą. No i ludzie, tak tu będzie jeszcze stała druga taka, może raczej dwie. No to dwie. Jeszcze będzie jedna tu stała tak koło tej przyczepy właśnie bel. Światek tam teraz przetrząsa.
I tutaj będzie trawa, więc my teraz szybko jeszcze ogarniemy jakieś plany, ten odcinek, bo jeszcze z 20 minut spokojnie można dograć. I widzimy się za chwilę, także kolejne już drugie ciach-ciach i będziemy zaraz, także narka. Na razie. No dobra, to jesteśmy już po kolejnym cięciu. Ja na razie jestem tutaj sam przed sklepem, ale tylko na razie. Światek tam jeszcze kończy prasować na polach golfowych właśnie trawę. I kurczę, mieliśmy właściwie też przykrą niespodziankę, bo musieliśmy kupić kolejną praskę nową, czyli 120 tysięcy takiego, wiecie, wydatku, no nie na liście była, nie tak z nienakąd trzeba było kupić. No i tak Światek prasuje i mówi, że mało tego będzie, więc trzeba będzie pomyśleć o jakimś polu i tak dalej, więc no nie wiem. Ty teraz coś mów, ja się troszkę na tej liście skupię i będę już kupował. No spoko, no ja tutaj, tak jak ty teraz mówił, skosiłem już pole kempingowe, to znaczy zebrałem trawkę, sianko z pola kempingowego i dojechałem teraz na pole golfowe i mam dopiero 38% drugiej belki, co jest w środku, czyli jeszcze ani jedna nie wyleciała, ale troszkę przycina jak tego, jak przerzucasz strony, ale dobra. Dobre, teraz maszyny kupuję, dlatego. Tak, tak, wiem, właśnie dlatego mówię, przerzucasz, kupujesz i będzie ciało, ale... Ten duży mod kupiony, ładowacz kupiony i teraz potrzeba jeszcze tak, o... tą żniwiarkę i ten duży do żywienia. Duży, średni. Duży ze średnich, no. Dobra, nie ten samo jest, tylko ten kocioł kupimy. Oki. Dobra. Czyli to mamy, to mamy, to mamy. Czyli zakupy w pizdu teraz. A jest. No pełną i skrabiarkę jeszcze nas stać. Ale chłopie, jeszcze trochę i nasza farma będzie taka wydajna, że to jest głowa mała. No bez kitu, ile my już mamy, kurczę, sprzętów, to jest... Pamiętam, jak tutaj zaczynaliśmy. Dobra. Kupiliśmy tą, bo żeśmy uzgodnili, że tą kupujemy, środkową. I patrzcie, ten tartą. Co? Haha, ciężarówka. 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 Dobra, ja polecę teraz tą ciężarówką, bo wiesz, co ja tam będę robił zaraz. Tak. A ty tam a właśnie... kupiłeś tego? Co? To małe żółte, kupiłeś to małe tak, żółte. Tak, no jest, za tobą. O. Widły takie specjalne są, więc wiecie. Tak. Modów nie podamy, ale mogliście zobaczyć, jakie to są, jak kupowałem, więc wiecie. Fajny no, bajer by jest tutaj. Zabawy. No mów. Troszkę by było zabawy z podawaniem tych no, bo modów. Troszkę jest. Fajny bajer jest taki, że żeśmy kupili tego tira tylko dlatego, że teraz będziemy sprzedawać masowo wełnę. Dlatego też wziąłem taki mod ładowacza. A tamten ładowacz, co był na owcach, pojedziemy zaraz nim do krów. Od razu widły większe, żeby wiecie, od razu dwie palety naraz. I co, naciśniemy na przykład N, M i patrzcie, co się dzieje. Normalnie, kurczę, zamki lecą. Kto jest spostrzegawczy, to widzi, co się dzieje. Tam z czasem wiadomo, na pewno te mody się pojawią gdzieś tam w opisie czy coś, no ale troszkę ich było, tak więc nie zawsze możemy je odnaleźć na nowo. I my, kurczę, tutaj będziemy ładować swoje wełny. To kurczę, to już naprawdę taka masowa produkcja to jest, że to jest głowa mała. No ale tak, no dobra. To zamknijmy. O Boże, no. Zanim ja tam dojadę tym ładowaczem, tym wózkiem. No ale kiedyś trzeba. Dobra, macie teraz Euro Truck Simulator w lesie. Tak jest. Ja ty chłopie tą ciężarówką teraz 70 na godzinę lecisz, no to sobie możesz pozwolić. No. Nie, ja tu nie cisnę 20 na godzinę. No, 70 leci, nawet 74 czasami. No. Dlaczego ty tu chcesz, panie? Czy my leci? Dobra, w dobrą stronę polecimy tędy. Także ciężarówka naprawdę wow, od razu mówimy, że wszystkie ceny były zmienione na większe, tak jak zawsze zresztą. To jest. Standardowo. Dobra. I lecimy teraz do owieczek naszych. No. Troszkę będzie zabawy z tym rozwożeniem całych maszyn, ale... damy radę. Jak to się mówi, my zawsze dajemy radę. Tak. To i damy tym razem. Chłop. Kiedy my żeśmy nie dali rady? Tak jest. Dobra. Wysoko te tirem przez rzekę. Wow. Wysoko te widły wychodzą do góry. No strasznie właśnie.
Tak sobie teraz zobaczyłem na maksa, ile one dają do góry, no to powiem ci, że... Jest wow, ale ta nie? Podstawa tego ładowacza wygląda jak od jakiegoś kłada. No, może to była jakaś próbka, nie wiem, no ale co, nie podoba się? No nie, no fajnie właśnie wygląda, fajnie, fajnie. Dobra, jesteśmy już u naszych owieczek kochanych. Wow, wow. Dobra, lecimy. A i z tamtej strony zajedziemy. Już nawet mamy troszeczkę palet tam naszykowanych, ale to jeszcze za mało, bo myślimy, że tutaj spokojnie z 20 palet wejdzie. No, to mało się tego. Teraz okaże, jak wstawimy pierwsze dwie. No właśnie, mało tego, żeśmy też nakupowali tych owieczek i jedzonka i tak dalej, patrzcie ile one już mają, kurczę, tego wszystkiego. Proszę bardzo. Mieliśmy tam normalnie... 43 tony, tak? I one jeszcze dalej przyjmowały, że tak. No to jeszcze by nawet sklep więcej dało. Był dalej otwarty. No, także jest taka zasada, ja przyspieszam, jak nie ma co robić na serwerze do 120 i kurczę, co około 2 godzinki jest jedna paleta, więc jest to w cholerę wydajne. Także stańmy gdzieś tutaj, bo Światek będzie ładował. W sumie teraz możesz przyspieszyć trochę czasu, bo nic nie rośnie. Brawo. No dobra. Możesz pokazać. Proszę uprzejmie. Dobra, niech się otwiera. Widzicie, zameczki się też otwierają, więc mod jest bardzo fajnie dopracowany, przynajmniej tego tira. Wszystko jest realistycznie jak najbardziej. O! Dobrze, dobrze, dobrze. Maksimum, trzeba to otworzyć. Tutaj Światek będzie ładował. To jest. Za chwilę, czyli zaraz do niego powrócimy, a my bierzemy oczywiście tego naszego starego gruchota i lecimy do krów. A se leć. Oczywiście, no mów. Powiem ci, że na tej, na 16 może byśmy teraz zasiali kukurydzę, żeby sieczkę zrobić, co? Bo tam na tych małych polach to tak ciężko będzie uzbierać. Jeszcze raz, na którym? Na 16 albo na 7. Aha, no zobaczymy, ale to już tak czy jak poza odcinkiem. Tak, oczywiście. A ja miałem teraz powiedzieć, że... Kurde, tamtędy lecimy, dobra. Że tak czy siak musimy jeszcze... Znaczy, wiesz co? O, ziemniaki znowu. Znowu, a po ile? No, słabo. Bardzo słabo. Dobra, ale... Nie, kurczę, Felek, ale fail. Co jest? Ja muszę przecież tepnąć na razie ten ładowacz i jakieś do niego kupić te szczęki czy coś. Aha, no tak. Ty, ale what the fuck? Dwa razy w jednym czasie jest zapotrzebowanie na ziemniaki. W tym samym miejscu. No właśnie, no nie wiem. Trollololo. Dobra. Lecimy i patrzcie jak kurczę, już jest 100%, także machnij zaraz, nie? Tą wełną. Spoko, już biorę, tylko opuszczę tutaj widły. Wiesz, ale jak będziesz miał załadowane dwie palety, to zawołaj. To jest, oczywiście. Właśnie jak szukałem tego moda, to chciałem, znaczy kładłem nacisk na to, żeby znaleźć taki mod, który ma skręt na tylną oś, co za tym idzie, jest bardziej precyzyjny w załadunku. No i wydaje mi się, że taki wózek widłowy niż te ładowacze, co oferuje nam LS, jest bardzo dobrym wyborem, jakby nie patrzeć. I tak to właśnie jest. No, dobra, to ja mam pierwszą. Ty, mistrzu, ale jakieś chwytniki chyba, tak? Szczęki kupić, czy co? Tam masz napisane, które są do tej, do kiszonki. Mhm. O, fuck. A czy mi chodzi, żeby ładować te snopy? Co? Snopki? No. A to te widły, co były tutaj. Nie, te ostre takie, sorry. Dobra, no to szukamy teraz taki tego. Widelce jakby. O, na sprzedaż jest, są combine, spok. Do Weidmana. Widły chwytne do Weidmana. Otworzyłeś, out. Kleszcze do Weidmana. Kleszcze czy widły raczej. Oki, jest kupione. Ej, what the fuck. Co? Bo podniosłem, zatrzymałem się tym ładowaczem. No. Żeby jak się nazywa? Co? Podwyższyć sobie go, bo było troszkę za nisko, żeby załadować na ten i mnie wyrzuciło pierwszą paletę. Ja, no to coś, jakiś tutaj failowy ty jesteś, człowiek. No zaraz założymy drugą paletę. Dobra. I zobaczymy. To my już lećmy może właśnie tych krówek, a kurczę, są szczęki, jest moc. Tak czy siak pewnie za pierwszym razem, gdy będziemy brać te kwadraciaki, to i tak wszystko runie. Ale... No. I ile to? Może i by szły lepsze widły, ale widziałem na filmiku gość normalnie tymi leciał. Mniejsza o tym.
Mniejsza. Mniejsza. Co, masz już tam, mistrzu? Czekaj, czekaj, bo mnie jakoś to się dziwnie zaczepia. Coś się dzieje. No, ale ogólnie rzecz biorąc, kurczę, farma się rozwija, mimo że to poziom jest normalny. No to tak czy siak zarąbiście, kurde. A zahamowałem teraz czas, bo i tak mamy dużo wełny, a tak czy siak chcę, żeby jeszcze na nagraniu nie było ciemno. Jeszcze mamy dograć 15 minut jeszcze, więc... Spoko. No, jedź, jedź, tak, szybciej, gość. No tak, ciężko będzie, żeby idealnie te dwie palety załadować, no ale no dobra. No ale możliwe to jest. Tak, tak. Aj. A czekaj, zobaczmy, czy... te palety mogą wystawać. Te? No to wiesz. Czyli nie trzeba tak idealnie tego ustawiać, w sensie, że jeżeli chodzi o ten, nie? No. O! O! Kurde, jakie cię zakupy, Clemens. To jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze kupimy 36, 35. No. Więc bajera. I właśnie tak żeśmy sobie pomyśleli poza nagraniem, że u Świadka też będzie się bawienie, u Świadka na odcinku, prawda, będzie też bawienie troszeczkę z krowami. I wtedy ich trochę nakupujemy. I ogólnie wiecie, teraz po tym odcinku troszeczkę siądziemy właśnie do tych kostek, na przykład strawy. No po prostu przygotowywanie, wiadomo. Tam w kilka minut całej hodowli takiej zarąbistej się nie da zrobić. To jest. O! Moja maszyna cysternę blokuje. Aha. Znaczy nasza maszyna, no. Dobra. Dobra. Wychodzimy i tutaj trzeba odjechać, kurczę, a jak mi jeszcze raz, jakbyś mi, kurczę, lakier porysował, ty, co ty masz w ogóle, co to jest? Supreme Milk Roller Truck. Jaka, kurczę, rejestracja, ja pierdziule. No. Bojero. Kurczę, no, coś tutaj, o, jest dobra, brawo. Masz? Łopadła. Nie, bo próbowałem tego, znaczy pierwsze już są załadowane, jak chcesz to podejść. No to pokaż mnie, to. Tepaj się do tego. Do maszyny. Whereabouts. Patrz. One wystają niby, ale próbowałem trochę przejechać i a co, ty tak po jednej? Nie, no dwie są. No to jest jedna. Aha, aha. No bo one nie są aż tak równiutko po... No dobra. No tak równiutko, aż to się nie da. Zaczynaj może od tyłu raczej, wiesz. Spokojnie. Ale patrz, jak się, kurczę, felgi lśnią. Boże, jakby z jakiegoś diamentu były. Bez kitu. Co one tak chodzą, kurde? A to się da zamknąć? Czekaj, przetestujemy. Czekaj, czekaj, że... Da się, ja próbowałem już. Tak? Tak. Aha, spok. Jak chcesz, to możesz pokazać. Nie, już troszeczkę zamknęło, dawaj. O, patrzcie, Światek ma elegancko już dwie. Nabrał. O! A, tylko, że widzisz, to się właśnie dzieje z nimi. Co? Że się przechylają, znaczy rozstawiają. Nie, no w porządku teraz, no, jest. Teraz już się ułożyłem, bo żebym przechylił ten do tyłu, no ale... Mhm. Ale ty, czego ona tak się roz tego? No właśnie mówię, że jakoś dlatego zacznie od tyłu układać. Bo nie, no bo jak włożyłem je, to były normalnie jedna koło drugiej. A widzisz. No no, uważaj. Chłopie, z czuciem trochę. Trochę? Dobra, i w dół dawaj go. Muszę już czekać, tak postaram się idealnie tam przy ściance. No. No, jeszcze masz troszeczkę popchnąć. Znaczy w dół. Kurczę, ty weź to ustaje tak troszeczkę, wiesz, nad podłogą. No co ty robisz? Ale nie, czekaj, bo one się coś jakby... Ja jebę. No nie, no bo patrz, bo ja przechylam, nic nie dotykam, a ona się przechyla, cała przyczepa. No dobra. Opuść troszeczkę. Wajdły. Już opuszczam. O. I teraz dopychaj. Teraz. Dawaj. Tak, tylko muszę jeszcze. No. Troszeczkę tak, wiesz, na wyczucie trzeba. Trochę do góry. O. Otóż to. I kładziesz. No, dopchaj troszeczkę jeszcze.
No co jest, kurde. No tak czy siak będzie działać, to wiadomo, jeszcze nowy sprzęt, więc troszeczkę trzeba praktyki. Ha, jak będzie załadowany cały, to kurde. Dobra, Sadek się tu bawi, to my lecimy kupić pola. A no lećcie, lećcie. Kurka. No, gdzie to było? Szczyt, kurde, zarawalną chyba, bo tak chodzą i chodzą, no dobra, mniejsza o tym. Dobra. Co mieliśmy ale kupić? Nie wiem, dlaczego to u góry blokuje, przecież nie powinno blokować. 35. Dobra, 35, 22 tysiące, nasza. Dobra. Nie wiem, jak coś to się pobawisz jeszcze ty, no ja nie mogę, coś mnie nie idzie. A, to się przez nogę i znowu mogę. Dobra. Tak czy siak to musi płynnie chodzić, żeby wiesz. Praskie jeszcze i z dobra. Tego, sprasuję tą drugą część pola. No, a my lecimy, oj, ot, kurczę, tanecznym krokiem jak choroba. No, dobra, jesteśmy my. Dobra. Jest nasze pole, które zaraz będzie nasze. Yes, of course. Naturalnie, vol, absolument. Yeah. Dobra, kup, a to jeszcze 94 tysiące zostały, kurde. Zarobiście. No. Czekaj, ja daj mi, ja popatrz. A se popatrz tam. O. I popróbuj. Jak to w zasadzie działa? Aha, góra, dół. Prost, znaczy wyprostuj to, właśnie. Dobra. Są jeszcze jakieś tutaj? No tak nie, jedna jest, kurde. A to dopchamy tamte. Tylko czego one tak? Dobra. No. O. Dobra. Ile tam kolejnego jeszcze czasu zostało? Jest jeszcze trochę. Dobra. O. Czekajcie. O, ja jebę. O, właśnie. Zaraz będę, chwilę. Nie, bo... O, dobra. Teraz. Troszeczkę, czy jak to się pochylało tędy, tak? Aha, no sterowanie niby proste, ale... Nie daje rady. Kurde, to się jakoś nienaturalnie zachowuje. No, bez kwitu. Ja mówię, nie wiem dlaczego w ogóle ta przyczepa się przychyla, skoro nic nie dotykasz. A czekaj, może by tak nie było, jakby się otworzył też z drugiej strony. Może. No to... Czekaj. No to tak jakby trzeba było stąd wszystko wypieprzyć. I od nowa zacząć. Teoretycznie tak. Wtedy zapinasz od razu, wiesz, dwie strony i jedziesz. Nie wiem. Kombinuj. No, próbuję, tylko no mówię, trzeba to najpierw wszystko wypieprzyć stąd. Dobra. Ale kurczę, to strasznie nie jest czułe. Trzeba tak się namachać myszką. O! Zobacz. Teraz elegancko. Mówisz? No. Dobra, niech to tutaj będzie. Nie, no nie przewracaj się, ja tak nie chciałem. Czekaj, to trzeba wszystko od początku wziąć, kurczę. Trzeba to wszystko stąd zepchnąć. Wypierdziulić i się wow. Lol. Co jest? Ale. No. Zaraz wszystko od nowa, spokojnie. Damy radę. Pewnie, że damy radę, stary. Tacy profesjonaliści jak my. Powiem ci, że zostało jeszcze do zrobienia 60% tej belki w środku trzeciej. Mhm. I dopiero wyleci pierwsza. Aha, no spoko. Czyli jeszcze troszkę potrzeba. Weźcie mnie zadania, kurczę, ludzie, nie denerwujcie. Ale w sumie tutaj koło pola golfowego jest taka całkiem niezła polanka. Polanka? Nie wiem, czy nie wziąć tutaj przyczyną satcha. Z grabiarki kupiłeś, nie? Tak, jest już. Przytrząsz satcha. Ty, ale to jest mały, jakie on ma paliwo, kurde. Ja pizgam, no tylko jak to trzeba postawić, się spytacie pewnie. A, żeś cytrus narobił, bo kurczę. Jednak dobry był tamten ładowacz, ale i tak gorszy od tego. Kurka wodna. Żem tepnął ciągnik od kosiarek. O.
Boże. Ale dobra, no. To już będę mógł wziąć tego. Zgrabiarkę chociaż. Kurde było. Właśnie. Spróbuję tak właśnie. Przetrząsać, czy jest jeszcze pod sklepem, rozumiem? Tak, przetrząsasz, głupku. No co? Zgrabiarka? No a, dobra. Schowy. Dobra, lejdzie, bo się przyciepa. O! Odciepiła. Mamy cię, kurde. Showtime. I co, daję radę, czy nie? Czekaj, bo teraz wszystko wypieprzyłem stąd. Aha, spoko. I teraz od nowa. O. Dobra. Jest pierwsza. Tam jest druga. Dobra, panie kolego. O! Było. Jeszcze nie. No to cofamy. I trzeba to... Kurka! Fucking bitchin! Co jest tak? O! Się tam denerwujesz. Miało być, kurde... O, czekaj. Nie, chcę tylko najpierw stąd wyjechać. Spokojnie. Ty się nie ruszaj, głupia belko. Ale sterowanie jest dzikie, ja pierdzielę. No, troszkę. Znaczy może nie dzikie, ale nowe i po prostu. Takie nieprzyzwyczajone jeszcze. No. No patrz. No tak bywa na początku. Jasny gwint. Czekajcie, weźmiemy to jakoś siłą fajzyki. O właśnie. Ta, tylko ta też mi siłą fajzyki poszło. spaka. No. I teraz Michał Schmachero. Uważajcie. O. Dobra. Robimy troszeczkę tej kółeczko. Żeby se to tutaj ładnie dojechać. Dobra, hamuj. Dobra, to ja polecę teraz po te kosiarki i zacznę tutaj kosić. O, no. Trochu. I są. Teraz trzeba właśnie wyczuć. Proszę ja was, nasi widzowie. O. Dobra. Kuźwa, stary. Tepaj się. Co jest? Tepaj się. Zobacz. Jak profesjonalista. To szalejesz. Zobacz, patrz. Kurde, wszystko na styk, widziałeś? No tylko troszkę zabawy z tym jest, takim układaniem perfekcyjnym, nie? Nie, znaczy... Teraz było zabawy, no bo patrz jak ta wełna leży. Gdyby tak jak wiesz, jak każdy, jak ty miałeś na początku. Trzeba wiesz, równiutko złapać i nie bawić się, wiesz, pochylać tą główny, ten wysięgnik. No. Tylko tak trzeba na styk troszeczkę niżej dać, wtedy już płynnie wyjdziesz. Aha, no i spoko. Patrz, no i niech to się zamknie i pojedziemy kawałek, czy to wypadnie, czy nie. To sobie polecam, muszę tutaj jeszcze troszkę z tą trawką się. Ale widzieliście, bawić. Widzowie, da się płynnie. No. Najważniejsze, dobra. No i to nie wypada. No nie wypada, zobacz, weź otwórz i zobacz, czy się nie przemieszcza. Bo u mnie wcześniej też niby nie wypadało, ale się przemieściło trochę. No czekaj. Ło, ale zarzuciło. Kurde, jaki kurz. Uff. Okej. Dajemy my tu. Prho. Otwieramy. A, tutaj będzie ładnie trawki z boku. No, sznela, ile tych zameczków tam jest, no? Trochę. No, troszeczkę. Dobra. No. Trawa nie taka jak na polu kempingowym, czy na polu golfowym, ale jest. No. Nie, no jest. Załadujesz wszystko tego, to spokojnie dojedziesz.
Mówisz? Ta, załadować się nie rusza nic, już nie ma prawa. Jedna tylko troszeczkę wyszła, no ale po prostu tak, wiesz, leciłam na zakrętach, że pewnie jedna drugą popchała i tak, ale utrzyma się. Spoko. Po prostu trzeba wszystko, no dobra, może 20 tutaj nie wejdzie, no ale tak spokojnie, wydaje mi się, że z 14 około może tak. Dobra. No dobra, a ty się tepaj, to my kończymy. No spoko. A te kolory są zarąbiste, nie? Kurczę, te felgi. Tak, to krów się koptepnęłem. Kurka, dobra, jest. No. Dobra, siadaj tutaj, wiesz, do tego, albo żeby było ładne zakończenie. Właśnie, i patrz się tutaj. No i dobra, i to by było chyba na tyle w tym kolejnym odcinku. Nie widzę cię, stoisz przy lusterku. No. No co my dzisiaj nie kupiliśmy, to wiecie. Ale jakby nie patrzeć, kupione było w pizdu. I teraz nam tylko zostało jeszcze przygotować się do hodowli bydła. Super. A to już na świadka odcinku i też troszeczkę poznagrałem oczywiście, bo trawy to w ogóle my nie mamy. No. I co? I da się, kurczę, tylko trzeba umiejętności, troszeczkę i się da. No i oczywiście wełny. Przede wszystkim. No, więc tutaj, nie no, będzie troszeczkę tych. Tutaj dwa, no 7 się zmieści, to 14, elegancko. No, powinno. No, tylko trzeba pamiętać, żeby to ostro, wiesz, nie zakręcać, bo wtedy jeszcze mi odeszła tam, że tak powiem, szczepa i tak ją machnęło. To pewnie to też spowodowało, że się tego. A one nie były bliżej ścianki tak też ruszyły? Trochę? Co? Ścianki bliżej nie były troszkę przy twoim ładowaniu? Były też, no ale jak mówię, no, trzeba wszystko, nie zamykamy, trzeba po prostu do końca to załadować i dopiero się zamyka i jedziemy. Spok. Więc co, więc nam tutaj zostało troszeczkę się pobawić z tym, troszeczkę, no troszeczkę, no z 800 tysięcy, tam 750 poszło, już nie pamiętam. No ale co, odcinek wydaje, o skrona nawet, wydaje mi się, że jest w porządku, więc ja się z wami żegnam i żegna się też z wami Światek 6. Na razie. No, tak więc dziękujemy, do widzenia, cześć, pa, pa. Cześć.